Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku nowej serii na kanale, czyli Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, jakieś 5 lat temu, może 4 lata temu, nie do końca sobie pamiętam kiedy, chociaż może bliżej 3, bo nie ogrywałam przecież LX-a 1 na premierę, natomiast no, pierwsza część już się u mnie pojawiła na kanale. Dzisiaj zaczynamy drugą część. Opinie podobno na jej temat są podzielone. Ja zdecydowałam się na zakup i co no, jesteśmy 10 dni po premierze. Wy zobaczycie ten odcinek 10 marca o godzinie 16. Dzisiaj, no cóż, premiera była 1 marca tego roku. No więc można powiedzieć, że 10 dni po premierze, ja nagrywam to 9, natomiast no cóż, może już nie przedłużajmy i zaczynajmy. Oczywiście dwójka jest kontynuacją jedynki, więc mam nadzieję, że będzie na początku jakieś przypomnienie, przywitanie o tym, jak to wyglądało wcześniej. No cóż, zaczynajmy. Myślę, że zagramy sobie na poziomie zwykłym. Magalan. Dom wielomilionowej cywilizacji. Minęło 166 lat od momentu, gdy uderzyła kometa, zamieniając wszystko w popiół. Wojna między wolnymi ludźmi a albami dobiegła końca. Hybryda stracił kontrolę nad swoimi armiami i przestał funkcjonować. Albowie stali się wyrozumiali i łagodni. LX został uwolniony i zaczął ponownie krążyć po całej półkuli spod lodowego pałacu Albów. Ale ludzie szybko zapominają. Wiele większych osiedli przypisało sobie zwycięstwo i zamknęło się na problemy innych. Jedynie nieliczni pamiętają te mroczne czasy i dowódcę Jaxa. Moje imię i czyny rozmyły się w legendach i mitach. Wiele lat po wojnie z Albami ludzkość rozdarta jest przez pomniejsze waśnie i terytorialne konflikty. Mimo to wciąż panuje pewien niepokój, spowodowany dziwnym, gwiezdnym zjawiskiem, które hybryda przywołał przed swoją porażką. Wiem, że nieznany wróg wkrótce przybędzie. Życie wszystkich świadomych drastycznie się odmieni. Wszelkie moje wysiłki, by przygotować ludzkość na to nieuchronne niebezpieczeństwo, spełzły na niczym. Niejasne, nieznane zagrożenie z nieba szybko stało się dla większości ledwie wspomnieniem. Aż do teraz. Thank you.
Cholera. Muszę się stąd wynieść, zanim te cholerstwa się mną zajmą. Nowa misja, nic do stracenia. Moi drodzy, zaczynamy w dosyć, można powiedzieć, no, złych warunkach. No, sterowanie wydaje się być całkiem przyjemne. Możemy oczywiście pozbierać troszeczkę surowców. Jeszcze napomknę, że gram na wersji na Xbox Series X. Cholera. Ta przeklęta wieża wylądowała centralnie na moim pieprzonym domu. Żegnaj sprzęcie. Okej, widzę, że jesteśmy bez sprzętu totalnie. Cholera. Tak chciałam tylko napomknąć, więc gram na padzie. Jakbyście słyszeli jakieś stukania czy coś w tym stylu, no to mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Mam włączone samouczki. Widzę, że jest troszeczkę poprawiony system, na przykład pieczenia przy ognisku. No jest dobrze. Zbyt niebezpiecznie. Lepiej stąd pójdę, nim mnie zauważą. Tak, oczywiście już idziemy, Jax. Tak wyciągamy. O kurna, ale fajnie się bronią porusza. O kurcze. O fuck. Mamy słabego krwistego pazura. Działania takie jak atak lub unik zużywają witalność. Jeśli jej nie posiadasz, nie możesz ich wykonywać. Okej. No dobra. 10 expa, nie ma tragedii. Mamy troszeczkę kości. Możemy jeszcze sprawdzić, czy tutaj jest coś do znalezienia. Wydaje mi się, że raczej może coś być, ale nie wiem, czy warto to teraz sprawdzać. Mieliśmy się wynosić, a nie się wracać, można by powiedzieć, ale trochę kusi, żeby to sprawdzić, czy coś tutaj jest. Wydaje mi się, że sterowanie jest dosyć podobne do Alexa 1. To znaczy, jeżeli chodzi chyba o przyciski, bo nie wiem, może mi się tylko wydaje, może źle kojarzę, ale jak na mój gust, to dosyć podobnie się tutaj poruszamy. Symbol Kalana. No dobrze. Możemy pozbierać trochę przedmiotów. Możemy się wspinać za pomocą literki. A, no nie mamy takiej potrzeby. Dobra, może przerzut. Okej, tam widzę, że nie wejdę. Chyba, że nie tędy. Okej, trochę słabo, że mnie zablokowało takie coś jak drzewo, no ale może się nie czepiajmy. Gra wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Wydaje mi się, że graficznie wygląda gorzej niż dwójka, ale podejrzewam, że to był zabieg twórców, który okazał się być raczej przydatny. Dobra, no widzę, że ta paskuda nie może mi nic zrobić, więc jest jakiś tego plus na pewno. Pamiętam, że one wcześniej stanowiły jakieś tam problemy. Okej, dobra. Zarzucił mi w takim razie krwawienie. Wiecie, tak troszeczkę sobie testuję teraz, można by to powiedzieć. Słaby krwisty pazur. Czy jestem tego zebrałam rzeczy? Wygląda na to, że tak. No, warto się rozglądać oczywiście. Przed nami nowa historia, także miejmy nadzieję, że będzie ona dosyć interesująca. Już się zapowiada dosyć ciekawie. Jak pamiętacie, właśnie ten znak się faktycznie pojawił pod koniec pierwszej części na niebie. Wygląda na to, że słusznie Jax się go obawiał. No, było powiedziane o tym, że możemy znaleźć jakieś nowe zagrożenie. No i tak się też stało. Okej, widzę, że wyszliśmy. Kolejne bestie. No jasne. Lepiej prześlizgnąć się niezauważenie. Okej, rozumiem, że... Jak się skradamy, Jax? O, proszę. O, możemy dużo rzeczy nosić ze sobą. Dobra, może schowamy jednak broń. Tutaj bym się jeszcze poszła przebiec. W
tę stronę bardziej. Nie do końca wiadomo też, dokąd mamy iść. Wydaje się, że raczej niczego tutaj... O kurde. Wow, złapałam się. Trochę złomu. Mały eliksir. Samochodzik. Ekstrakt. Eliksir many i eliksir strzelca. To coś nowego. Trochę też papierosów. Podejrzewam, że tak jak w jedynce pójdą one na sprzedaż. I mamy tutaj nawiązanie chyba do... Do czegoś, do jakichś gier. Ewidentnie. A tutaj doskoczę? Trochę mi pad zawibrował, więc chyba zrobiłam trochę błąd. Okej, jak przytrzymam, to Jax mi się zaczyna skradać. A normalnie skaczemy pod A. Dobra, przykucnijmy więc i postaramy się przekraść koło tych bestii faktycznie. Tak jak Jax powiedział. One są tam na dole. No, nie jest dobrze, trzeba przyznać. Cholera. Ale paskudstwa. Mamy szczura, ale może zostawimy teraz te szczury w spokoju jednak. Nie róbmy niepotrzebnego hałasu. Okej, jakieś śmigłowce, no. Trzeba przyznać, że naprawdę jestem zaintrygowana. Tam moglibyśmy chyba wejść. Ale może lepiej nie kombinować. Skradajmy się lepiej dalej. Tylko spokojnie. Jeszcze nie wyzdrowiałeś po ugryzieniu. Upłynie trochę czasu, zanim odzyskasz siły. Może więc przełóż bardziej wymagające plany na kiedy indziej. Nowa misja zakażenie. Kim jesteś? Mów mi, Adam. Uznaj mnie po prostu za przyjaciela, którego przeznaczenie zesłało ci w samą porę. Więcej nie trzeba ci wiedzieć. Wiecie co? Wydaje mi się, że będę musiała sobie pogłośnić chyba trochę dialogi i muzykę ściszyć, bo jest bardzo cicho. Co się stało? Powinieneś pamiętać. Byłeś tam. Przybyli najeźdźcy. Zaczęli przejmować nasz świat. Przeobrażać go. Przeobrażać? Naszą planetę przekształca obcy gatunek? Gatunek wybitnie wrogi i niebezpieczny. Czyli są już nie tylko w Karakis. Ich formatory stoją w każdym regionie i zagrażają na całym Magalanie. Nie rozumiemy jeszcze, czego od nas chcą. Póki co szerzą tylko choroby, zabijają i niszczą. Mało obiecujący początek. Gdzie moje rzeczy?
Jeśli pytasz o to, co zostało w chacie, lepiej o tym zapomnij. Udało mi się ocalić zaledwie to, co widzisz. A coś tu nie gra. Czuję się słabo. Ugryzła cię jedna z tych istot. Najwyraźniej w ranę wdała się infekcja. To jakaś nowa zaraza. Co takiego? Zaraza? Na razie trudno określić jej przebieg, ale ewidentnie stanowi część planu agresorów. Uwzględniając tempo transformacji, ich fauna i flora wkrótce całkowicie zdominuje Magalana. O, świetnie. Poszczęściło ci się. Niewiele brakowało, byś skończył znacznie gorzej. Na twoim miejscu nie kusiłbym losu i trzymał się od nich z daleka. Każdy, kto próbował zetknąć się z nimi bezpośrednio, umierał. Na ile straciłem przytomność? Na kilka dni odniosłeś poważne rany. Opatrzyłem cię najlepiej, jak umiałem. Dni? Nie. Dex! Okej, okay, dowiemy się chyba czegoś nowego. Chodź, zabiorę cię tam! Ostrożnie! Dex! Hej! Cholera! Tam gdzieś został mój syn! Muszę go odnaleźć! Wobec tego zajmij się tym w pierwszej kolejności. Kurde, właśnie tak podejrzewałam, że Dex to będzie syn. I co? Teraz pytanie, czy to jest syn jego i na przykład Kai? Kaja się chyba tutaj pojawia. A propos mojego wcześniejszego takiego zadumania, czy... będą postaci z jedynki. No, Kaja na pewno się pojawi. Widzieliśmy ją na zwiastunach, jeżeli to na pewno była ona. No i prawdopodobieństwo, że Jax ma z nią syna, jest bardzo duże. No to co? Może zapytamy o inne rzeczy? Dlaczego mi pomagasz? Najeźdźcy zwiastują zagładę nas wszystkich. A mimo to mało kto w ogóle ich na razie zauważy. Frakcje za bardzo zaangażowały się w konflikty pomiędzy sobą i nie dociera do nich, z kim należy walczyć. Oto twoje zadanie, Jax. Na początku potraktują się nieufnie, ale szybko dowiedziesz im swojej siły, inteligencji i kompetentności. Znasz mnie? Starałeś się ukryć za wszelką cenę, lecz nie wszyscy o tobie zapomnieli. Bez twojego wsparcia nie uratuję Magalana. Szukam kogoś, kto poprowadzi ruch oporu. Nazwiemy go szóstą siłą. Będzie to frakcja odrębna od reszty, zorientowana na powstrzymanie inwazji. Wszystko ci pokażę. Spotkajmy się w bastionie na północ stąd. Chyba śnisz. Usiłowałem ostrzegać ludzi już parę lat temu. Nie usłuchali. Teraz stoimy w obliczu całkowitego unicestwienia planety, a wszyscy i tak przejmują się tylko swoimi sprawami. Przestało mnie to obchodzić. Nie brak mi własnych problemów. W porządku. W tej sytuacji najpierw uporaj się z nim. Pogadamy później. Czy północne wszechserce nadal istnieje? O ile się nie mylę, to tak. Pilnują go berserkowie. Dlaczego cię to interesuje? Przebywa tam mój syn. Ruszaj więc do niego, póki wciąż panuje tu względny spokój. Długo to już nie potrwa. Poinformowałem cię, dokąd się wybieram. Z plecakiem odrzutowym podróżowałbyś dużo sprawniej. Akurat jeden mi się uchował. Proszę. Jak wspominałem, kiedy się przygotujesz, odwiedź bastion. Przed nami sporo pracy. Zaczekam tam na ciebie. No dobrze, w takim razie.
cóż, będziemy na nowo w takim razie poznawać świat tej gry. Świat się podobno zmienił dosyć solidnie od momentu, w którym jakby ostatni raz go zastaliśmy, czyli rozdział pierwszy, atak. Mamy Wszechserce, które już widać stąd. Okej, no i wydaje mi się, że... Cholera! Nie idzie mi najlepiej. Mimo to nie ufam temu starcowi. Muszę poszukać uzdrowiciela wśród berserków. Otrzymujesz plecak odrzutowy. Wciśnij LT, aby go aktywować. Zwracaj uwagę na poziom paliwa. Jeżeli ci go zabraknie, rozbijesz się. Możesz ulepszać swój plecak w miarę postępów w grze. No to świetnie. Użyj plecaka. To tak wyciągamy wiadomo broń. Chowamy pod X-em. Okej, mamy plecak. No, widzę, że nie mamy zbyt dużo paliwa. Ale to typowe oczywiście. Mały eliksir uzdrawiający. No, niech będzie. Jakiś kufer. Znowu małe eliksiry. Krew życia. Dopalacz. Pod wpływem dopalacza otrzymałeś 50% mniej doświadczenia. Tak wiemy to. Dwa wytrychy. Kubek oraz mały czerwony kamień. No dobrze. Czyli rozumiem, takie przedmioty na sam początek. Możemy się przespać, natomiast to chyba nie ma sensu. No i co? I myślę, że no pora stąd wyjść. Niczego więcej nie zrobimy w środku. Możemy zebrać ziemniaki. Obłowianą rurę i piwo i takie rzeczy. Ciekawi mnie, czy będzie system niszczenia się broni, czy nie. Z jednej strony mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że też mamy mapę w miarę okej, która będzie nam wskazywała, dokąd trzeba iść. No proszę. Trochę siarki. No niech będzie. Dobra, tutaj widzę, że nic nie ma. Powiem wam, że czuć, że się mniej opornie steruje. To jest na pewno plus. Dobrze, ustawienia jeszcze najpierw, bo właśnie wydaje mi się, że dialogi są za cicho w porównaniu do reszty rzeczy, więc zmniejszymy sobie efekty, odgłosy tła i ogólną, no i może muzykę. I tak to zostawimy. Byleby te dialogi były bardziej słyszalne. Mamy pierwszego przeciwnika w tle, ale jeszcze ekwipunek. Mamy oczywiście umiejętności siły, budowy, zręczności, inteligencji oraz sprytu. Umiejętności, no, widzę, że to wygląda ciekawiej. Umiejętności przetrwania, rzemiosła, walki. Okej, mamy też stricte berserk, alp, morkon. Banita i kleryk oraz plecak odrzutowy. Jest właśnie 5 frakcji podobno w tej części. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyjaśnione. Mamy harpun, jakieś tam eliksiry. Plus 1 do zręczności. Trwale poprawia zręczność. Plus 100 many. No nie wiem, czy to będziemy pić. Może chwilowo nie. Dobra. Czyli mamy chwilowo taki ekwipunek. Co to jest? Holoprojektor. No dobrze, odznaczmy sobie w takim razie to, co mamy w ekwipunku. Premia do ciężkiego ciosu plus 1. Ciekawe. Mamy siarkę i mamy manę. Manę powinniśmy też kojarzyć z pierwszej części oczywiście. Berserkowie jej używają, żeby móc czarować. Mamy dziennik. Misje główne. Zapiski. Fotografia mojego syna. Tak. Chyba ten szczur mnie zaczął atakować. I mamy mapę. Sprawdźmy, jak bardzo się różni. Tutaj widzę, że mamy to samo wszystko. Ała! Normalnie może mi to przywalić w ekwipunku. Ty mały bąblozwierzu. Już zapomniałam o tych bąblozwierzach cholernych. Nawet nie dadzą sprawdzić w spokoju niczego, nie? No dobra. Tutaj w ogóle jest chyba ślepa uliczka. Ale jeszcze raz, mapa. Szkoda, że nie możemy bardziej oddalić. Ale tak, przyjrzyjmy się jej. Tutaj nie mam pojęcia, co jest. Natomiast tutaj widać, że mamy tereny
albów. I tutaj widziałam też właśnie to miejsce. To kojarzę na pewno z jedynki. Tutaj też kojarzymy miejsce kleryków. Tutaj jest coś ciekawego. Jak widać, nie ma pustyni tych berserków. Przepraszam, banitów. No, może być ciekawie. Właśnie mapa podobno jest oto skurczona. Tutaj możemy przejść, popatrzeć, co tutaj jest. Nie wygląda to wszystko bezpiecznie, natomiast pokuszę się o zbadanie tych miejsc. No dobrze. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od szukania naszego syna. Tak mi się przynajmniej zdaje. Ale no, chciałabym najpierw tutaj się rozejrzeć, posprawdzać, czy aby na przykład za wodospadem niczego nie ma. Wygląda, że nie. Zresztą woda mnie spycha, także... No dobrze. Tutaj też niczego kompletnie nie ma. Jesteśmy na jakimś totalnym odludziu. Na przykład nie pamiętam tego miejsca z jedynki, więc... Raczej go tutaj wcześniej nie było. No dobrze. To co, myślę, że zaczniemy od tego Wszechserca chyba. Ale jeszcze zanim to właśnie rozejrzymy się też po tej okolicy. Tutaj coś jest. Okej. Coś czuję, że to jest po prostu napis, że ktoś zaginął. Chociaż nie rozumiem, dlaczego po... takich znakach. Nie wiem, czy to japoński, chiński, koreański. Mało ważne w tym wypadku. Tam możemy się udać. Nie wygląda to zbyt dobrze. Ale widzę, że... możemy spróbować się przejść na przykład w tę stronę. Tam też coś jest. Dobrze, wiecie co? Lepiej by było chyba wziąć dziennik. I tak, incognito. To nie, nic do stracenia. Niebezpieczeństwie. Tak. Zaznacz na mapie. I teraz sprawdźmy sobie mapę. Okej, tutaj mamy kogoś zaznaczonego. Także wygląda na to, że akurat chyba idę w jego stronę. Chyba, że jak pójdę w tą, to... Nie, to jest bardziej w tę stronę chyba. Jeszcze raz się upewnijmy. Tak, na to wygląda. Także może nie chodźmy na razie gdzieś indziej, tylko tu. Spróbujmy się czegoś więcej dowiedzieć. O proszę, możemy coś tu zabrać. Szmaciana zabawka. I paczka papierosów. No, typowe, tak jak mówiłam, z tymi papierosami. Trochę złomu. Mały eliksir. Znowu trochę złomu. Spoko. Okej. Widzę, że mamy znanych nam przeciwników. Byli oni w jedynce. Ważne, żeby pamiętać, jak się z niektórymi bije. Okej, widzę, że jakiś silniejszy cios mi chyba wszedł. To był oczywiście mały szakal. No i co? Tak, jak najbardziej się zbliżamy do danego miejsca. Aktywowano teleporter. Od teraz w każdej chwili możesz powrócić do tego miejsca poprzez mapę na swoim adiutorze. Tak, to świetnie, że mamy teleport. O, silne zioło lecznicze jeszcze. Super. No dobra. Jax, żyjesz! Jak to dobrze. Obawialiśmy się najgorszego. Co tu się stało? Zupełnie nas zaskoczyli na nocnej warcie. Zostawili zasadzkę. Ci dziwni intruzi? Nie. Morkoni. Spójrz, zabiliśmy ich tropicieli. Największa grupa wraca już na północ. To może zapytajmy o uzdrowienie jeszcze. Uzdrowisz mnie? Oczywiście. Dam ci kilka flakonów. Reszty potrzebują nasi ranni. Chujowo wyglądasz, Jax. Nic,
Nic mi nie jest. Ugryzło mnie jedno z tych stworzeń. Cholera. Ktoś powinien to obejrzeć. Jasne. Dzięki. Widziałeś kiedyś te duże, fioletowe formatory? Gdy zjawili się przybysze, rozeszli się na południe. Na polowaniu natknęliśmy się na sporo ich stworów. Nie zawsze udało nam się ich pozbyć. Borykaliśmy się z całą tą walką frakcji. Zapytajmy może o Dexa. Gdzie Dex? Gdzie mój syn? Jego matka wzięła go ze sobą. Kaja tu była? Z nim? Tak. Poszła za Morkonami na północ. Wiesz, że nie odpuści, póki ich wszystkich nie pokona. Gdzie jest Kaja? Tak jak myślałam, Kaja jest matką. Nie zdziwiło mnie to jakoś. Morkoni zapuścili się tak daleko? Dziwne. W rzeczy samej. Zazwyczaj swe niszczycielskie zapędy ograniczają do własnej groty. Coś musiało ich wzburzyć. To zapewne sprawka intruzów i ich dziwacznych stworów. Niewykluczone. Moim zdaniem jednak kieruje nimi coś jeszcze. To religijni fanatycy oddający cześć brutalnemu bogu. Kto zgadnie, jaki cel naprawdę im przyświeca? Znajdzie się u was uzdrowiciel, który obejrzy moje ugryzienie i zajmie się infekcją? Większość zginęła, ale Kaja przetrwała. Nie ma wśród nas lepszego maga. Pokaż jej swoje rany. Czy mi się wydaje, czy Jax i Kaja nie mają ze sobą dobrych relacji? Bo to wszystko wygląda tak, jakby, wiecie, mieli syna, ale uznali, że w sumie się nie kochają za bardzo i w ogóle. Może tak być. W sumie tak to wygląda. Zobaczymy, jak już spotkamy Kaję, wiadomo. Wtedy będzie to łatwiej rozpoznać, ale tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie utrzymują ze sobą kontaktów, a jak już to tylko ze względu na dziecko. Dlaczego tutaj zostałeś? Jestem naczelnikiem berserków. Spoczywają na mnie pewne obowiązki. Nie mogę zostawić Wszechserca bezbronnego po takim ataku. Wszyscy pokładają we mnie zaufanie. Wszechserce wciąż pozostało nietknięte? Dzięki niech będą gwiazdom. Morkoni wybrali się wyłącznie po to, by zabić berserków i zgarnąć Eleksid. Wszechserca nie ruszyli. Wciąż przekazuje manę ziemi. Niebawem natura w Karaki zbójnie się rozwinie. Jak spotkasz Kaję, wykaż się cierpliwością. Ciężko znosi straty z ostatnich kilku dni. Walczyła z Morkonami do samego końca. Starała się zapobiec najgorszemu. No dobrze. Cóż, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Mamy obok oczywiście ten teleporter. Chwilowo nam się nie przyda, bo nie mamy jakby... Czy to był Elex w czystej formie? Chyba nie. Nie wiem, czy ja mogę sobie to zbierać tak o, ale sobie zbierzemy. Nikt się na razie nie czepia. To spoko. Modyfikator siły, plus 5 do siły. Mana, złom i trochę eleksitu. No dobrze. W ekwipunku możesz wybrać modyfikatory i specjalizacje, dzięki którym zwiększysz swoje statystyki. No to świetnie. Tu jest Smith. Widzę, że możemy sobie ulepszyć chyba broń. Można zwiększyć jej obrażenia. Czyli co, rozumiem, że umiejętności kowalskie jako takie mamy, pamiętamy. Mamy tutaj Smitha. Tutaj naprawdę trzeba zachowywać czujność. Karakis to niebezpieczne miejsce. Jakieś kłopoty? Oczywiście. Ma to pewną cenę. Zawsze da się wykorzystać więcej ludzi. Chociaż jest nas tutaj niewielu, przynajmniej nie brak nam surowców na broń. I możemy odpierać ataki. Dla mnie też znajdzie się jakaś broń? Nie rozdaję broni za darmo, jeżeli o to pytasz. Ale mam małą kuźnię. Jeśli chcesz, skorzystaj z niej. Jeśli nie wiesz, jak działa, mogę cię podszkolić.
ale nie zrobię tego za darmo. Dlatego najlepiej byś już coś tam wiedział i wysupłał trochę kryształków. Jeżeli zamierzasz coś kupić, to wala mi się tu parę rzeczy, ale moje chłopaki mają u mnie pierwszeństwo. Możesz mnie czegoś nauczyć? Co chciałbyś wiedzieć? Znalazłeś swojego pierwszego nauczyciela, to właśnie on pomoże ci zdobyć umiejętności przy tej opisie umiejętności, aby poznać jej wymagania i koszt oraz dowiedzieć się, kto może cię w niej wyszkolić. Czyli tak, rzemiosło mamy w tym wypadku. Potrzebna ilość kryształków, punktów umiejętności, zręczności, inteligencji, otwieranie zamków, ślusarz, tworzenie broni. No dobrze. Na razie nie będziemy nic robić z tym. Chcę coś kupić. Pewnie. Natomiast widzę, że możemy raczej sprzedać bronię. Ja mam 3 ołowiane rurki. Wydaje mi się, że potrzebna mi tylko jedna. Amunicja. A to mogę kupić od niego, dobra. Ja mam 2. To może sprzedamy jedną. Amunicję na razie zostawimy, modyfikatory też. Te rzeczy takie bym sprzedała luźne, na przykład takiego misia, papierosy też się nam raczej nie przydadzą, samochód, papier toaletowy, dzbanek. Chociaż widzę, że to są jako surowce, holoprojektor. Ten symbol kryształków na pewno jest wart parę kryształków, no aż 50. Kości możemy sprzedać. Zęby i szpony to może sobie zostawię. Zaakceptuj wymianę. No. Czemu nie mogę? Ach, bo trzeba przytrzymać. Dobrze. W sumie wiecie co, jest to wygodne, bo czasami było tak, że przez przypadek człowiek nacisnął coś i nagle coś sprzedał albo coś zepsuł. A teraz jak mamy do akceptacji takie rzeczy, no to spoko. Widzę, że bardzo dużo przedmiotów się tutaj wala na ulicy. Wiecie, no nie ma co marudzić, bo dla nas to jest po prostu raj. No dobra. A tutaj, przy tej spalonej chacie, coś znajdziemy? Wydaje mi się, że powinniśmy szukać Kai. Akurat. Tutaj jakiś zwykły wojownik. Jesteśmy przy Wszechsercu, no raczej dosyć tutaj jest aktualnie bezpiecznie. Ciekawi mnie, do jakiej frakcji. Jakby my nie należymy do żadnej chyba teraz frakcji. W sensie, wiecie, trochę to śmieszne z prostej przyczyny. Bo zakończyliśmy jakieś tam, wiecie, w jakiejś tam frakcji, w moim przypadku jako berserk, a teraz nagle no nie mamy frakcji żadnej. W sensie, dobra, logiczne to jest na swój sposób, ale no zastanawiam się, co się musiało stać, że odeszliśmy w ogóle znowu od jakiejkolwiek frakcji, że nie jesteśmy nigdzie. No, dosyć interesujące. Sprawdźmy, co tutaj się znajduje, jeżeli będę w stanie. Okej, jesteśmy na jakichś bezdrożach. Parę tutaj rzeczy. Bochanek ogrodnika. Plastikowa butelka, kryształ, lampa. Będzie na sprzedaż. Czy to wszystko? Na to wygląda. Dobrze, możemy też rzucić, widzę, z góry. Na otoczenie. Mamy tutaj jakąś wodę, jakąś wieżę. A sprawdźmy kwestię mapy. Okej, idziemy w stronę Kai. Wydaje mi się, że z Kaią się spotkamy już w kolejnym odcinku, ale możemy zawsze tam jeszcze potuptać dzisiaj w tamte strony, jakoś rejony i tak dalej. Tutaj coś jeszcze leży, jakiś rozwalony wózek. To wózek czy kufer? Amunicja do montacza pocisków, 7 eliksir. No dobra, no to niech będzie w takim razie. Tam coś biega, wygląda jak krwiopijca. No ale może za dużo gotika trochę? Znaczy wiadomo, ci sami twórcy, nie?
Chociaż Gothic to już wiekowa gra. Trzeba przyznać. Dwójeczka wyszła w 2002, jedynka w 2001. Okej, widzę, że mam też cel na minimapie. To dobrze, nawet bardzo. Kurna, jak już tutaj zlazłam, to w sumie wypadałoby obadać to jezioro na dole. Może tutaj coś być. Średnia torba eliksitu na przykład. Albo kufer, tak jak tutaj. Poruszaj wytrychem w prawo i lewo, by ustawić zamek w odpowiedniej pozycji. Oczywiście, no, znamy patent. No. Okej, udało się otworzyć. Łatwizna. No, łatwizna, Jax. Mamy proste ubranie berserków, plus 15 do pancerza, to jest naprawdę dużo. Wino, złom oraz krew życia. O, proszę, już napoje eleksowe. No to ciekawe. Nawet mi jakiś mikroskop. To co, może na sam początek założymy sobie to ubranie. Świetnie. Amunicja. No, z amunicją nic nie zrobimy. Dobra, użyjmy może tego. Przestań używać. Aha, to w taki sposób działa. Czyli to jest jak amulet jakby. I mamy jakieś bronie. I to dużo lepsze. Jeszcze nie mogę tego zrobić. Okej, tylko nie możemy oczywiście założyć, bo trzeba będzie więcej punktów wydać na jakieś ulepszenia. Super, już mamy jakiś ciuszek, już jest dobrze. Trzeba przyznać, że naprawdę przyjemnie to wszystko wygląda. Okolica jest w miarę bezpieczna. Mamy to bydle tutaj. Może byśmy się zapisali? Pierwszy zapis gry. O, przyda się chyba. Chyba na pewno. I co? Spróbujmy się zmierzyć z tym dziadostwem. Zobaczymy, jakie to kurestwo silne i co to jest w ogóle. Młody... Młody żarlot? O kurde. Nie, nie zrobił mi za wiele. Widzę, że ma problemy... O Boże święty. 30 punktów doświadczenia za takie dziadostwo. Mały żarlot. Pancerz chitynowy. No dobra. Okej, sprawdźmy jeszcze... Okej, widzę, że tego jest tutaj więcej. Ale niech będzie. Dobra, szybkimi. O kurde. Twoje zdrowie zmalało, użyj mikstury. No dobra, wiem. No. Byleby mnie nie podpaliło to dziadostwo. No. No, trafię. O kurde. Dobra, udało się. Trochę są jednak skurczybyki dosyć silne. Tutaj coś może znajdziemy? No nie za bardzo. Czyli można powiedzieć, że obeszliśmy... Chociaż tutaj może coś być. Jak najbardziej. Eliksiry. Karton papieru. Przepraszam, papierosów. Karton papieru. No dobra, fajnie. A? Amazyt. Nie wiem, co to jest. Jakiś kamień. Dobrze, moi drodzy. Wydaje mi się, że w kolejnym odcinku, tak jak już raz mówiłam, spotkamy się z Kają. Nasz czas na nagrywanie minął koń... Do... O Boże! Nasz czas nagrywania już minął. Dobiegł końca. My będziemy z Kają się widzieć w kolejnym odcinku. Wydaje mi się, że ona może być przy tej wieży, którą widzimy tam przed sobą. Chyba tak będzie, chociaż ta wieża wydaje się, że jest bardziej tutaj. Tak czy inaczej, ja robię zapis i dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. No i co? Do usłyszenia w kolejnych. Dajcie znać, czy będziecie chcieli oglądać serię z Alexa 2. Jestem bardzo ciekawa, jak on się przyjmie. Natomiast no, ja będę nagrywać, bo sama gram, więc przy okazji nagrywam. Cóż, trzymajcie się i cześć!